W Greenkanu wnętrza dziś sprawdzone triki na piękną przestrzeń domową. Triki od Greenkanu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! W zapowiedzi obiecałam, że zdradzę swoje triki na piękną przestrzeń domową i są to rzeczywiście triki, które ja prywatnie stosuję u siebie w mojej przestrzeni prywatnej, w naszym domu, ale również takie, po które sięgam myśląc o wnętrzach klientów naszego studia. I takim pierwszym trikiem, przechodząc od razu do meritum, po który bardzo często sięgam i znajdziecie je i u mnie w domu, i w naszej redakcji tu, i właśnie we wnętrzach, które wychodzą z naszego studia, to jest element lamp, ale uwaga, lamp szklanych. Szklane lampy, czy te w stylu klasycznym, czy te bardziej nowoczesne, czy w ogóle szklane elementy, jeśli chodzi o oświetlenie, to jest to rozwiązanie, które w mojej ocenie czyni wnętrze wyjątkowym i naprawdę jest bardzo mocnym i silnym akcentem sprawiającym, że dane wnętrze jest bardzo charakterystyczne. To, co w tej chwili oglądacie, te zdjęcia, które w tej chwili oglądacie, i jak zauważyliście na pewno, że są to zdjęcia z wnętrz o różnych, w różnych stylach i o różnym charakterze, to są właśnie dowody na to, że szklane lampy, czy też stołowe, czy też oświetlenie wiszące, lampy sufitowe, to jest właśnie ten element, który nasze wnętrze potrafi bardzo, ale to bardzo wzbogacić. Bardzo lubię sięgać po szkło we wnętrzach, czy w oświetleniu, czy w postaci jakichś dodatków. Uważam, że to jest bardzo szlachetny budulec, gdzieś niosący ze sobą coś magicznego. Szkło ma jeszcze to do siebie, że może być wybarwiane już w tej chwili na wiele, wiele kolorów. Ludzie sięgali po szkło i po barwienie szkła już naprawdę od wieków. Popatrzcie na witraże w bardzo starych kościołach. Dawniej szkło było barwione metalami i nie wiem, taka ciekawostka, nie wiem, czy wiedzieliście, że właśnie barwienie metalami szkła, tam, że były te opiłki i właśnie elementy, powodowało, że w trakcie grania organów wytwarzały się fale idące do wiernych zgromadzonych właśnie w tych kościołach i gdzieś to ich pozytywnie nastrajało, dawało dużo siły. Dziś oczywiście szkło barwi się już w inny sposób, inne materiały są do tego wykorzystywane, ale zgodzicie się ze mną, że nadal wygląda ono bardzo pięknie. Obiecałam Wam gotowe rozwiązania, dlatego zauważyliście zapewne, że z boku pojawiła się tablica, tam macie nazwy firm specjalizujących się w produkcji szklanych lamp. Mam nadzieję, że te namiary będą dla Was pomocne. Ja korzystam z ich produktów i je polecam. To są naprawdę produkty dobrej jakości i co bardzo ważne, to są w większości firmy, które produkują swoje lampy z Polski. Dla mnie to jest bardzo istotne i uważam, że naprawdę coraz więcej firm robi produkty na światowym poziomie. Drugim hitem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, takim drugim trikiem, który może sprawić, że nasze wnętrze jest piękne i po który ja bardzo chętnie sięgam, to są drewniane podłogi. I jakkolwiek na temat funkcjonalności takich podłóg możemy sobie dyskutować, ci z Was, którzy mają małe dzieci, dużo zwierząt w domu albo w których domach, mieszkaniach toczy się bardzo intensywne życie, mogą zastanawiać się, czy taka podłoga będzie funkcjonalna. I rzeczywiście warto przed podjęciem takiej decyzji pomyśleć też o tym, jak bardzo będziemy ją używali. Ja jednak uważam, że dobrze wykonana podłoga, po pierwsze ze świetnych jakościowo materiałów, z drewna pierwszogatunkowa, z drewna, które jest twarde, jest łatwa w użytkowaniu, nie ma z nią problemów. Sama mam taką podłogę w domu, a mam, jak wiecie, dużego psa z ogromnymi łapami i z pazurami. Mam też kota, mam szalone, rozweselone dziecko. Więc to nasze życie rzeczywiście prywatne się dość intensywnie dzieje, a moja podłoga biała od wielu lat wygląda dokładnie tak samo jak w tygodniu, kiedy ją położyliśmy. Dlatego, że jest dobrej jakości. I uważam, że drewniana podłoga we wnętrzu, zwłaszcza w takiej przestrzeni, gdzie ona jest rzeczywiście położona na dużej płaszczyźnie i cieszy nasze oko, to jest właśnie ten element, który może być taką perełeczką we wnętrzach i który jest mocnym elementem charakterystycznym dla tego naszego wnętrza. A trzecim takim elementem, według mojej oceny, po który ja też często sięgam, to jest element związany z naturą, z kamieniem, ale mam dokładnie na myśli konkretny marmur.
elementy marmurowe, czy też w postaci mebli, najczęściej oczywiście blatów na stolikach, konsolach wszelkiego rodzaju, pomocnikach, czy też w postaci, tak jak tutaj mamy w redakcji, tac, jakichś takich mniejszych, większych etażerek piętrowych. Marmur jest takim elementem, który po pierwsze bardzo przyciąga wzrok, po drugie kojarzy się z czymś bardzo szlachetnym i eleganckim i nawet jeśli jest wykorzystywany we wnętrzach no, industrialnych czy bardzo współczesnych, to jednak przywołuje właśnie na myśl tą dawną szlachetność i elegancję. Lubię stosować we wnętrzach elementy marmurowe do każdego stylu, do każdej kolorystyki i uważam, że to jest ponadczasowy element, który możemy naprawdę z pełną swobodą zastosować u siebie, niezależnie od tego właśnie w jakim stylu jest nasze wnętrze. U siebie w domu mam konsole, które są wykończone marmurowo. Tutaj w redakcji mamy stolik z marmurowym blatem. Lubię właśnie te kolejne perełeczki, które sprawiają, że wnętrze staje się po prostu wyjątkowe. I taką samą moc, jaką ma marmur, elementy właśnie z marmuru, wedle mojej oceny ma również kolor złoty. Dawniej był postrzegany jako kolor kojarzący się trochę z elementami tandetnymi, no bo często niestety był tak używany w nadmiarze, w elementach dekoracyjnych bardzo strojnych, czyli takich ozdobnych. W tej chwili kolor złoty wykorzystywany jest na przykład przy prościutkich, ascetycznych ramkach, albo właśnie w postaci tac, które też mogą być proste, albo nawet jeżeli jest wykorzystywany przy bardzo strojnych elementach dekoracyjnych, sztukaterii na przykład, czy jakiegoś jednego elementu, który gdzieś przyciąga wzrok, to nauczyliśmy się już, że po jeden taki element sięgamy, a nie po kilka obok siebie. Kolor złoty sprawia, że dane wnętrze wygląda bardziej wytwornie i ma ten smaczek, którego ja zawsze szukam we wnętrzach. Lubię, jak są złote elementy, niezależnie znowu od stylu, jaki mamy w domu, bo ten kolor także, tak jak marmur, możemy stosować i w stylach klasycznych, i tych bardziej współczesnych. I lubię również złoto łączyć ze srebrem, ale o tym opowiem Wam innym razem. Od koloru złotego skaczemy do koloru zielonego, bo kolejnym takim trikiem wnętrzarskim, trendem też, po który ostatnio bardzo mocno sięgają Polacy, który wrócił jakby do Polski, bo w poprzednim ustroju nasze domy były bardzo zielone, były wręcz takie, ja pamiętam, kwietniki od sufitu do podłogi właśnie, gdzie wszędzie były kwiatki. Zieleń we wnętrzach i rośliny, żywe rośliny we wnętrzach powróciły wiele lat temu do naszych mieszkań, do naszych domów. Ja również bardzo chętnie je stosuję, akurat u mnie w domu częściej są to kwiaty cięte i piękne bukiety, róże, bukiety kwiatów zerwanych z naszego ogrodu, aniżeli rośliny doniczkowe, bo jak wiecie, ja akurat mam bardzo duży ogród i ta zieleń wchodzi nam do domu przez okna, ale w mieszkaniach czy w takich domach, które nie mają takiej dużej przestrzeni ogrodowej, właśnie bardzo fajnie jest zastosować po prostu rośliny doniczkowe, duże, małe. Też bardzo mocnym akcentem i fajnym, który gdzieś zwraca uwagę, są rośliny nie z naszego klimatu, czyli wszelkie rośliny duże, cytrusowe, albo takie rośliny jak na przykład oliwki. Nagrywaliśmy odcinki o takich roślinach. Pod spodem Wam podlinkuję odcinek o cytrusach, bo z tego co pamiętam, co był. I jeszcze materiały na naszej stronie. Jeżeli macie ochotę właśnie takie rośliny wprowadzić do Waszego wnętrza, to myślę, że te materiały Wam w tym pomogą. Rośliny doniczkowe po pierwsze sprawiają, że nasze wnętrze zaczyna żyć, bo jednak jakby nie patrzeć, są to organizmy żywe i jeśli poświęcimy im naszą uwagę i dbałość i uważność, to naprawdę mogą być no, najpiękniejszym elementem dekoracyjnym każdego wnętrza. I znów to jest taki element, taki trik, który niezależnie od tego, w jakim stylu mamy nasze wnętrze urządzone, sprawdzi się w każdym pomieszczeniu, w każdym stylu i myślę, że też w dużej ilości. Wnętrza, w których jest bardzo dużo roślin, jeśli są odpowiednio skomponowane, na przykład w grupach jakichś konkretnych, nie sądzę, żeby była taka możliwość, że będą to wnętrza przegadane, tak jak mówiliśmy to w przypadku koloru złotego. Także kochani, śmiało sięgamy po rośliny i ja również po nie sięgam prywatnie, ale także w projektach, już na etapie takiego nawet wstępnego projektu myślę o tym, gdzie mogłyby jakieś żywe rośliny się pojawić, albo bukiety właśnie, bo
no niekoniecznie każdy z nas ma taką możliwość, żeby mieć rośliny doniczkowe z tego na przykład prostego powodu, że dużo podróżuje, ale bukiety już od czasu do czasu można gdzieś do tego naszego wnętrza wprowadzić. Uważam, że żywe rośliny to jest właśnie taki trik bardzo łatwy do zrobienia, który sprawi, że nasze wnętrze będzie perełeczką. Kolejnym trikiem, po który chętnie sięgam, i znów, i prywatnie, jeśli chodzi o projekty, i który jest też łatwy do wykorzystania, to są mobilne elementy wyposażenia wnętrz, które pozwalają nam zmieniać im funkcje, przerabiać je też czasami troszeczkę i ozdabiać tak, żeby były takim elementem przyciągającym wzrok i gdzieś właśnie dekoracyjnym dla danego wnętrza. W takich meblach właśnie bardzo mobilnych, jeżdżących, które można łatwo przesunąć z konkretnej przestrzeni do innej i przerobić też łatwo, specjalizuje się IKEA nasza, znana tak wielu z Was. Ja bardzo w nich to cenię, właśnie ten jeden element. Mówiłam o tym w filmach, jeśli chodzi o IKEA. Pod spodem Wam te wszystkie filmiki podlinkujemy, może staną się dla Was jakąś inspiracją, że właśnie te mobilne elementy wnętrza, które łatwo możemy przerobić i wykorzystać, są łatwym i takim fajnym hitem na to, żeby to nasze wnętrze gdzieś łatwo zmieniać i aranżować. Według najnowszych trendów albo wbrew najnowszym trendom. To jest dla mnie właśnie taki trik fajny i łatwy do zastosowania, w którym możemy dużo naszej kreacji własnej wykazać i sprawić od razu, że wnętrze będzie odzwierciedleniem naszego gustu i charakteru. A ostatni trik, o którym chcę opowiedzieć, po który sięgam ostatnio często i też chodzi mi po głowie przy wielu projektach, o których już myślę, to są ażurowe przepierzenia. I mam tu na myśli głównie ściany, zamiast takich ścian tradycyjnych, które możemy postawić na przykład przy łazience, która jest komponowana przy sypialni na przykład rodziców. Albo w przedpokoju, jeżeli mamy taką przestrzeń małą, tak zwany wiatrołap, który oddziela przestrzeń salonu i domu właśnie od tego elementu wejściowego od przedpokoju. To również może być przepierzenie, ścianka, która jest ażurowa, czyli delikatna, przepuszczająca promienie świetlne. Bardzo fajnym przykładem na takie ściany ażurowe są ściany budowane ze szkła i profili. I wbrew pozorom, bo one, zobaczcie, wyglądają bardzo współcześnie, są takie no, prościutkie w formie, ale można je zastosować również w stylach klasycznych, łamiąc troszeczkę właśnie te style. Bardzo mi się spodobał ten trik, sięgam po niego coraz częściej. Myślę też właśnie o tym, że będzie on stałym elementem w naszych projektach i chcę o nim właśnie opowiedzieć, bo myślę, że właśnie te ażurowe ściany są takim pieprzem dla wnętrz. Niezależnie od stylu mogą być właśnie taką perełką, którą czyni nasze wnętrze, uczyni nasze wnętrze ciekawym. Podsumowując, te triki wnętrzarskie, o których mówiłam, czyli szklane lampy, i to zarówno sufitowe, jak i takie lampy stojące, czyli drewniane podłogi, czyli marmurowe dodatki, złoty kolor we wnętrzach, żywe rośliny we wnętrzach, modułowe i mobilne elementy wystroju wnętrz oraz ażurowe ściany, 7 nam się zbierało tych elementów. To są takie triki, które po pierwsze łatwo naprawdę możecie zastosować we własnych wnętrzach, a po drugie rzeczywiście zastosowanie ich powoduje, że wnętrza nabierają charakteru, sprawiać nam radość i za ich pomocą stworzymy po prostu piękne przestrzenie mieszkalne. Ciekawa jestem zresztą, które z tych trików, o których dziś mówiłam, stosujecie we własnych wnętrzach. Jak zwykle czekam na Wasze opowieści w komentarzach pod spodem. Dziś będę się już żegnała, nie na długo, my tradycyjnie widzimy się co kilka dni. Ja się bardzo cieszę na te nasze wspólne spotkania. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to tam jest oczywiście okienko subskrypcja, trzeba w nie kliknąć. Obok w dzwoneczek, będziemy wtedy w stałym kontakcie. A jeśli ten odcinek podobał się Wam, to tradycyjnie o łapki w górę poproszę. Na dziś do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Pa, pa! Getting in the mood. We're gonna have us a good time. What you waiting for?